Hej, siemanko, mordeczki, witam was bardzo serdecznie. Zostało mi jeszcze piwo z imprezy, więc myślę, że można by nagrać jakiegoś wkurwiczka. Czemu by nie? Tak w sumie nie miałem tematu na początku. Myślałem, że coś wam opowiem. Coś, czego jeszcze nie opowiadałem. Kurwa, jak to się pień. Chciałem się przelać, żeby tak z puszką nie wyglądał jak menel jakiś. Oj, się później doleje. No i tak chciałem wam powiedzieć o czymś, czego właśnie nie mówiłem. Trochę poprawię. No i kiedyś pracowałem w takiej pewnej małej firmie, dopiero co tam utworzona. No i pierwszy dzień pokazują mi szatnię. No i tam kurwa takie małe pomieszczenie, ławeczka, skrzynka na listy, no i miejsce na buty pod ławeczką. Tak się patrzę, kurwa, to jest szatnia. Się pytam, czy to jest szatnia? No tak. Ja myślałem, że to jest kurwa moje miejsce pracy, że tylko nie pamiętałem, że się najmowałem do jakiegoś roznoszenia ulotek czy coś. Tak jak na przykład Jehowi mają, muszą pójść do Castoramy, poćwiczyć na drzwiach, no to ulotkarze mają takie miejsca do potrenowania na bloki czy tam jakieś kamienice, że wpadają do takiego pomieszczenia, wrzucają szybko ulotki do skrzynek, zanim ktoś się oczywiście skapnie, że ksiądz po kolędzie latem nie chodzi. No to ja bym tutaj właśnie coś takiego trenował. No ale kobita mówi mi, że to jest normalnie szatnia. I daje mi kurwa kluczyk. A tak stoję z tym kluczykiem, tak patrzę na to pomieszczenie, bo ja pierdolę. Moje nowe M2 chyba, tak? Znaczy kurwa takie 2x2, tyle że bez kuchni i łazienka na stacji benzynowej. Mogę to zrozumieć. Mała firma, biedna. Tylko dlaczego kurwa prezes zapierdala Astonem? Tego nie mogłem zrozumieć. No i tak otworzyłem tą skrytkę swoją skrzynkę. Jednak ja pierdolę. Dopiero to do mnie dotarło. Rzuciłem portfel, telefon i fajki. Później poznałem swoich współpracowników, że musiałem, wiedziałem, że oni coś wałują, więc musiałem wszystko chować do tych pierdolonych skrzynek. Do skrzynki, jednej skrytki. No i nadeszła zima. No i trzeba było zacząć chodzić w kurtce. Tak się troszeczkę opierałem, tak do stycznia, bo wiedziałem, czym to grozi. No ale jednak trzeba było w końcu zacząć chodzić. No i tak, wszedłem do roboty. Rzuciłem fajki, telefon, portfel. No i tą kurtkę jakoś tam kurwa dopchnąłem. Ciężko było za pierwszym razem. Najgorszy był pierwszy dzień. Później to jakoś tam poszło. To najgorszy właśnie był pierwszy dzień, bo musiałem chować fajki przed tymi wariatami, bo wiedziałem, że mi wszystkie wypalą, nie? A w kieszeni wolałem je nosić, bo mi się wszystkie w robocie by połamały. A paliłem co godzinę, więc co godzinę tą kurwa kurtkę musiałem wypierdalać. Przejebane. No ale tak po miesiącu już nabrałem wprawy, brałem kij od szczoty. Jakoś tam kurwa upychałem. Wyglądałem jak Pinokio kurwa, który żuchał skrzynkę po braweranie. Ale tak po pół roku mi powiedzieli, że słuchaj, wiesz, że na każdego pracownika przypadają dwie skrzynki. No to trochę mi to już ułatwiło sprawę.